propagujesz dobrą, smaczną kuchnię, ale po tobie tego w ogóle nie widać. Proszę zaglądnąć na mojego fanpage'a i zobaczycie, skąd moja sylwetka i tak naprawdę dobra kondycja. W czerwcu wyszłam na Elbrus, rok temu wyszłam na Kilimandżaro, 2 lata temu wyszłam na Mount Kenya. Moim najlepszym botoksem jest codzienny, porządny trening i już. A muszę mieć siłę, żeby wchodzić w wysokie góry. Czyli rozumiem, że też siłownia, ćwiczenia, fitness, te sprawy? Przede wszystkim ćwiczenia, to znaczy ja nie przypadam specjalnie za siłownią, natomiast różnego rodzaju treningi aerobowe. Różnego rodzaju treningi, rower, bieganie, nordwalking, basen. Absolutnie uwielbiam narty, ale narty poza trasami. Tak jak mówię, zaglądnijcie na mojego fanpage'a, zobaczycie tam moje różne ekstremalne wyprawy i zobaczycie, skąd taka forma. W wirtualnej Polsce widziałam takie porównanie, chyba nawet dzisiaj czy wczoraj, kiedy porównywano twoje starsze zdjęcia, wtedy kiedy byłaś miss, z obecnymi i nawet napisano, że teraz wyglądasz o wiele lepiej. Słuchajcie, no koronę miss założyłam 21 lat temu. Były trochę inne czasy, były to początki lat 90., kiedy wszystko było inne. Moda była inna, włosy były inne, makijaż był inny, rzeczy były inne, ubrania były inne i ja byłam inna. Teraz też jestem inna. Trudno dyskutować, lepsza czy gorsza. Wtedy założono mi koronę miss. A wróciłabyś do tamtych czasów? Nigdy w życiu. Ja uwielbiam czasy i wiek, w którym jestem i to mi się bardzo podoba. Czyli czasy Polsatu są lepsze? Zaznaczę tylko, że z telewizją Polsat jestem związana od 93 roku, czyli tak naprawdę 20 lat pracuję dla tej stacji, jestem jej wierna. Czyli praktycznie od początku? Tak, od początku, jak powstała telewizja Polsat, jestem związana z tą stacją. Serdecznie i smacznie pozdrawiam widzów programu To się nagrywa.